Plusy dotychczasowe, jeśli chodzi o osiedle Południe, z czego jest Pan najbardziej zadowolony? Proszę Państwa, no jeśli chodzi o osiedle Południe, to zresztą chyba widać i słychać, bo jesteśmy w szkole podstawowej numer 23 i rozpoczynamy tutaj bardzo dużą inwestycję. W tej chwili porządkujemy teren, no i rzeczywiście chcemy tutaj przy szkole numer 23 zlokalizować swego rodzaju takie osiedlowe centrum sportu i rekreacji, bo taki pomysł mamy. Jak Państwo wiedzą, takie centra powstają w różnych miejscach miasta i tutaj szkoła numer 23 ma właśnie być tym terenem, gdzie chcielibyśmy to ulokować, bo jest bardzo duży teren, niezagospodarowany i przede wszystkim ma to służyć mieszkańcom. To nie jest tylko infrastruktura sportowa, która będzie służyła szkole też, ale także i mieszkańcom całego osiedla Południa. Poza tym mamy też plac na zbiegu ulic Zbiegniewskiej Wiejska. Też już tam coś się wydarzyło. Słodowo, to też jest część osiedla Południa. Także myślę, że mamy się czym pochwalić i myślę, że też mieszkańcy to docenią. Co przed nami, jakie wyzwania na najbliższe miesiące, priorytety? Drodzy Państwo, tak jak powiedziałem, dopiero jesteśmy tutaj na początku tej inwestycji przy szkole numer 23 i na Słodowie, bo w ogóle chcielibyśmy tutaj przy miejskim basenie osiedlowym też ulokować takie fajne miejsce do rekreacji dla mieszkańców. Przede wszystkim Południe, ale nie tylko, bo to ma być takie sympatyczne, przyjazne miejsce dla wszystkich mieszkańców Włocławka. Chcemy wzbogacić tam istniejącą infrastrukturę. Jak Państwo widzą, powstaje już amfiteatr, bo już widać te roboty ziemne zostały wykonane. Niwelujemy stare baseny, które kiedyś tam straszyły, szpeciły. Chcemy zrobić takie fajne miejsce nad Zgłowiączką z plażą, żeby mieszkańcy Włocławka mieli gdzie odpoczywać. To są podstawowe rzeczy. Oczywiście nie będę mówił o drogach, chodnikach, o infrastrukturze takiej drogowej, bo tego cały czas przybywa i tego jest bardzo dużo, ale o takich podstawowych rzeczach, które będziemy oferować mieszkańcom Włocławka.